Cześć, z tej strony Monika. Dziś zapraszam Was na przegląd wyprzedaży Sinsay. Zobaczmy, jak te tanie rzeczy wypadną dzisiaj i czy tanie będą jeszcze tańsze i bardziej atrakcyjne. Zacznijmy może od takiego zestawu, nie zestawu. Bluzka w rozmiarze M. Tutaj z takimi bufkami, które można byłoby odpróć na regulowanych ramionczkach z wycięciem. Z tyłu wygląda w ten sposób. Mamy tutaj ściągacz. Rozmiar M uważam za rozmiar odpowiedni. Chociaż słuchajcie, mam teraz na sobie stanik bez ramionczek i troszeczkę tutaj ten dół stanika mi wychodzi w tej dziurze. Może jakbym wzięła S-kę i byłaby bardziej taka dopasowana, to by nie wychodził, no ciężko mi powiedzieć, kukam do lustra, bo mam akurat w niefortunnym miejscu. Do tego mam spodenki w rozmiarze M. Aha, wracając do bluzki, materiał nie prześwituje, jest bardzo fajny i przyjemny i uważam, że ta bluzka jest bardzo ciekawą propozycją i będę się nad nią zastanawiać, tylko wiecie co, martwi mnie to, że jednak widać ten dół od stanika. Musiałbyście mieć taki stanik, nie wiem jak się to nazywa, ta część, w każdym razie, żeby była jak najwęższa, ale tutaj też musi być bez ramionczek, także będzie ciężko. I do tego mamy spodenki czarne, również w rozmiarze M. Bardzo przyjemny materiał z dwoma guziczkami. Zapinane są na zamek, nie mają nigdzie żadnego ściągacza, nie mają też szlufek, ale trzymają się dobrze. Rozmiar M uważam za odpowiedni, mają kieszonki. Ten materiał wygląda naprawdę całkiem fajnie, także plus za jakość i plus za cenę dosyć niską, jak do tej jakości, bo te spodenki wyglądają całkiem w porządku. Zmiana spodni, rozmiar M zostaje, tym razem kolor taki błękitny, może zgaszony błękitny, o w ten sposób, szeroka nogawka, materiał z tej serii Linen Blend, widzę, że jest teraz w wielu markach właśnie takie wykończenie i wygląda bardzo fajnie, jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę wygląda całkiem spoko, ja bym nie powiedziała, że to jest Sinsay. Spodnie mają kieszenie, rozmiar M jest ciut luźny. Także ryzykowałabym tutaj jednak przymiarkę S-ki. Jeżeli chodzi o zapinanie, no to jest guziczek, jest zamek i jest też sznureczek i szlufki. Sznureczek sobie można spokojnie wyciągnąć i jakiś taki, słuchajcie, cieniutki paseczek wciągnąć, jeżeli nie lubicie tego typu fruwających, wiszących elementów. Nogawka jest bardzo szeroka, także dla tych, które lubią, kiedy noski butów są dosyć mocno przysłonięte, z tym, że przy tej opcji przy 1,60 m niestety, ale spodnie się włóczą po ziemi, więc wymagałyby albo skrócenia, albo obcasa, ale tak jak patrzę tutaj, no to tak z 8 cm obcasa przy moim wzroście, także niestety ja mam tak 6-7 zazwyczaj w butach, żeby się w nich dało chodzić. Ja myślę, że jednak te spodnie są zaprojektowane właśnie do noszenia do płaskiego obuwia i wymagałyby w tym momencie, jak dla mnie, jednak skrócenia, bo nie lubię efektu brudnych spodni. Kieszenie są, spodnie nie przebijają nigdzie, nie są transparentne. Tak jak już mówiłam, materiał wygląda na bardzo porządny, nie gryzą też, co jest na plus. Kolejne spodnie, znowu Linen Blend, ale tym razem zupełnie inny materiał, cieńszy. Nie widzę tutaj, żeby bielizna przebijała, ale mam bieliznę cielistą, więc weźcie na to poprawkę. Moje wymiary i linki do wszystkich ubrań znajdziecie w opisie. Rozmiar M ponownie lekko luźny, także rozważałabym rozmiar S. Podobnie jak przy poprzednich spodniach mamy szlufkę i mamy paseczek, tym razem nieco grubszy, także będzie łatwiej dobrać jakiś pasek do tej szlufki. Materiał cieńszy. Nie wiem, czy oglądałyście ten mój film z sukienkami z Sinsaya. Jeżeli nie, to Was zapraszam. I tam były właśnie sukienki z bardzo, bardzo podobnego materiału, więc jeżeli tamte sukienki widziałyście w sklepie albo zamówiłyście, taka była tam krótka i maxi, to właśnie jest ten sam materiał, dosyć przyjemny. Jeżeli chodzi o długość, to one pomimo tego, że są dosyć długie, to są tak skrojone, że nie sięgają podłogi. Także na plus przy moim wzroście. Ale czy mi się podoba ten taki efekt za dużych spodni, bo w ogóle ten efekt za dużych spodni jest z każdej strony.
No to powiem Wam, że no niekoniecznie. Także jak dla mnie wymagałyby skrócenia, mają kieszenie. Sprawdzam tutaj w lustrze i te kieszenie niestety widać. Także to jest dla mnie zdecydowanie na minus, jak wiecie albo nie wiecie, to ja takiej opcji nie lubię. Wiem, że można takie spodnie też zanieść do krawcowej, przeszyć albo samemu przeszyć i wyciąć po prostu te kieszenie, nie mieć kieszeni w ogóle. Także spodnie cienkie, przewiewne, przyjemne, aczkolwiek krój i rozmiar moim zdaniem nie na moją sylwetkę. Już miałam mówić, że pora na sukienkę, ale nie, jednak pora na kombinezon. Nie wiem, czemu myślałam, że to będzie sukienka. Zapomniałam chyba, co zamawiałam, bo chwilę czekałam na zamówienie. Jest teraz okres wyprzedaży i musicie się uzbroić w cierpliwość w większości marek. Nawet czekałam do chyba 8 dni. W Mango to tak było bardzo długo, a w Sinseju chyba z 7, także dosyć długo. Jeżeli chodzi o ten kombinezon, to wzięłam go sobie w rozmiarze S, dlatego że jest z tyłu wiązany i założyłam, że jakoś go zawiążę i zrobiłam dobrze, bo ten rozmiar S jest rozmiarem odpowiednim, kombinezon jest ładnie dopasowany tutaj do wysokości talii, marszczony, bardzo fajnie, ma dodatkowo kieszenie i wykonany jest z takiego materiału, jak tamte spodnie, także kieszenie niestety przebijają, ale materiał jest bardzo przyjemny. Ja mam właśnie sukienkę z tego materiału, chodzę w niej i jest dla mnie komfortowa, także super. Z tyłu prezentuje się tak, jak widzicie, mamy wiązania, także trzeba byłoby jednak zrezygnować z tego stanika albo założyć fajny kostium kąpielowy. Coś takiego, tak tutaj patrzę, ten materiał jest pojedynczo, jest niby marszczony, ale jest pojedynczo, więc... A trochę przebija, także pod tym względem nieco marnie. Jeżeli chodzi o długość, to zdecydowanie za długi. Wymaga tutaj do płaskiego obuwia skrócenia i do obcasów też by wymagał skrócenia, bo jest naprawdę sporo za długi, jak na mój wzrost. Jeżeli chodzi o sam krój, to w porządku, materiał w porządku, tylko tak jak mówię, problem z kieszeniami i trochę problem z tym tyłem. Trzeba byłoby coś pokombinować w mojej ocenie. Teraz totalna zmiana. Mam na sobie spódnicospodnie w rozmiarze M i koszulę w rozmiarze XS. Może zacznijmy od dołu, czyli od spódnicospodni. Ja bardzo lubię generalnie zamysł spódnicospodni. Mam takie ubrania w szafie, sprawdzają mi się, dlatego czasami zamawiam, szukając jakichś nowych, ale te ze mną nie zostaną. Już mówię Wam dlaczego. Pomimo tego, że rozmiar jest odpowiedni, zamysł jest całkiem fajny, bo tutaj macie taki element wiązany, zapinane są z boku po prostu na zamek i wygląda to może i nie najgorzej, to jednak sam materiał w mojej ocenie wygląda bardzo tandetnie. Niestety, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jest to rzecz bardzo niska, bardzo niskiej jakości. Taki mam odbiór, no ale każdy też inaczej ocenia. Dodatkowo są strasznie krótkie. Sądziłam, że będą jednak nieco dłuższe i z tych powodów na pewno się na nie nie zdecyduję, pomimo tego, że rozmiar jest odpowiedni. Mam na sobie również koszulę w rozmiarze XS, bo jest to koszula oversize'owa. Jeżeli chodzi o długość rękawa, to jest idealna. Już Wam pokażę. Tak wygląda po rozciągnięciu do właściwej długości. Także te szorty zupełnie się gubią, można byłoby tutaj właśnie założyć może jakiś pasek i nosić ją jako sukienkę, taką szmizjerkę. Z tyłu się prezentuje tak, ona nie ma żadnych zaszewek i materiał jest całkiem fajny. Także koszula jak dla mnie na plus i wygląda bardzo fajnie jakościowo. Ja bym powiedziała, że to jest spokojnie nawet i Zara, bo ta jakość jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast gaciołki to niekoniecznie. Następne rzeczy, tym razem coś czarnego, czyli dość nietypowego jak na mnie. Bluzka w rozmiarze M, zapinana na guziczki. Rozmiar uważam za odpowiedni, chociaż może S-ka byłaby lepiej dopasowana. Tutaj słuchajcie, niewiele luzu zostaje, także czy M-ka czy S-ka, to podejrzewam, że wielkiej różnicy nie będzie. Troszeczkę tu gumki mnie wkurzają.
Bo popatrzcie, w ten sposób mamy taki rękaw 3/4, za którym osobiście nie przepadam. Wolę jednak, jak chociaż do łokcia jest ta długość, a jak je podciągnę, to czuję tutaj pewien dyskomfort. One jakoś mocno nie ściągają. Także jeżeli jesteście przyzwyczajone do gumek, to nie będą Wam sprawiać problemu. Ja nie jestem, dlatego mnie trochę denerwują. Tak się prezentuje bluzeczka z tyłu. Tak jak mówiłam, już zapinana na guziczki. Materiał cieniutki, przewiewny, nie przebija. Do tego mam na sobie spódniczkę w rozmiarze bodajże S, ale tak jak mówiłam, rozmiary będą też na dole. Bardzo przyjemny materiał, to jest ten linen blend, trochę fajniejszy niż te spodnie wszystkie, które tutaj były, bardziej taki gładki, tamte miały takie wykończenie bardziej w takiego surowego lnu, a tutaj jest to wszystko bardziej gładkie. Całkiem ciekawa spódniczka, chociaż wydaje mi się, że może lepsza dla młodszych osób niż ja. Ten troczek niech z Was nie zwiedzie, bo jest po prostu wszyty, spokojnie można go wypruć. Wystarczy ta guma, która jest w talii, i ta guma świetnie trzyma. Spódniczka bardzo ładna, bardzo ciekawa, tylko tak mi się wydaje, że akurat nie do końca stosowna do mojego wieku. Zmieniłam teraz spódnicę. Spódnica w rozmiarze M, w rozmiarze odpowiednim, z podszewką. Też ten linen blend, bardzo przyjemny materiał, nie przebija nigdzie. Zapewne zasługa jest to podszewki. Troszeczkę grubszy materiał z rozcięciem. Rozmiar M uważam za odpowiedni. Tak się prezentuje. Ja bardzo podobną spódnicę mierzyłam z marki Unseen. Jeżeli nie widziałyście tego haulu, to zapraszam. To jest moja szczera opinia na temat ubrań, które sobie zamówiłam z własnej kieszeni. I tamta spódnica mi się bardzo spodobała, ale była też sporo droższa od tej. A obawiałam się tego, że skoro nie ma szlufek, jeżeli by się rozbiła, czy jeżeli nieco bym schudła, no to będzie totalnie już niefunkcjonalna. Dlatego szukałam jakiegoś zamiennika i ta spódnica wypada całkiem dobrze. Jest bardzo podobna, wiadomo, to zupełnie nie ten materiał. Tamta jakość jest naprawdę bardzo wysoka. Tutaj jest nieco gorsza, ale cena też jest niższa, także adekwatna do jakości. Mi się osobiście ta jakość całkiem podoba. Nie wygląda to bardzo źle i będę nad tą spódnicą się zastanawiać. Jako że spódnica, którą widziałyście przed chwilą, bardzo mi się spodobała, to zamówiłam również sukienkę, niezwykle podobną. Tutaj mamy rozcięcie, tym razem nie ma podszewki. Rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim, ma regulowane ramionczka i zapinana jest z tyłu na suwak, także bardzo, bardzo fajnie. Materiał ponownie taki naturalny, nieco grubszy, nigdzie nie przebija. Super sprawa. Ja ją tutaj może tak nie do końca mam dopasowaną, bo słuchajcie, walczyłam z tymi ramionczkami. O! I nadal nic nie uwalczyłam. Bardzo ciekawy dekolt. Tutaj mamy też taki mostek. Bardzo ciekawie to wygląda. I sukienka uważam, że naprawdę warta uwagi. Będę się nad nią zastanawiać, czy właśnie ją zostawić, czy zostawić tamtą spódniczkę. Także decyzja dopiero zapadnie, bo obydwie te rzeczy bardzo mi się podobają, a są niedrogie. A teraz kurtka jeansowa, czarny jeans, rozmiar 38. Ja szukam od jakiegoś czasu idealnej kurtki jeansowej. Mierzyłam taką bardzo ciekawą z Pepe Jeans, ale ostatecznie ze mną nie została. Była po prostu za długa i wyglądała w niej jakoś tak dziwnie, szczególnie po zapięciu, choć sama w sobie była bardzo ciekawa. Tutaj wzięłam rozmiar 38. Na co muszę zwrócić uwagę, to bardzo ją czuć farbą, także na pewno minimum jedno pranie przed korzystaniem, żeby nie odbarwiła. Szczególnie na tego typu ubrania, takie jaśniutkie. Rozmiar 38, jeżeli chodzi o rękawy, to wydaje mi się za duży, bo są po prostu za długie. Zaraz się w niej zapnę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy damy radę w zapiętej, bo to czasami rozpięta da radę, a potem się zapiąć nie da. Także sprawdźmy. Tak się prezentuje po zapięciu. Mam tutaj dosyć luzu. Wiecie zapewne, że lubię rzeczy
opięte, a ta taka nie jest i do tego te przydługie rękawy, co sprawia wrażenie w mojej ocenie rzeczy nieco za dużej albo w ogóle nieskrojonej na moją sylwetkę i czuję się w tym, szczerze mówiąc, nieco dziwnie. Także niestety, ale katanie dziękujemy, pomimo tego, że ten dżins jest całkiem fajnej jakości, nie wygląda tanio, wygląda naprawdę bardzo fajnie, tylko tak jak mi się wydaje, to nie jest skrojona na moją sylwetkę. Wieszak już opustoszał, a to oznacza, że wszystkie kreacje na dzisiaj Wam już pokazałam. Piszcie, jeżeli któraś wyjątkowo wpadła Wam w oko. Przypominam, że linki znajdziecie w opisie oraz moje wymiary, a ja zapraszam Was na kolejne moje filmy, bo jest czas wyprzedaży, a w czasie wyprzedaży robię największe zakupy, więc trochę tych przeglądów będzie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!